Czy na froncie walki z nepotyzmem właśnie politycznym pan prezydent wygrał czy przegrał? Głównie chodzi mi o taki nepotyzm polityczny właśnie w instytucjach związanych z Urzędem Miejskim i spółkami miejskimi, o których wręcz krążą legendy, że są to miejsca, gdzie dzieli się polityczne łupy. Pan prezydent wygrał? Oczywiście, że wygrałem. Powtarzam raz jeszcze, jeżeli ktoś dobrze pracuje, trudno zmieniać. To, że przed laty zmieniłem prezesów spółek i w trakcie następowały zmiany jeszcze w kilku miejscach czy na kilku stanowiskach, wystarczy popatrzeć sposób wyboru dyrektorów chociażby placówek oświatowych, jaki jest skład i na ile może mieć prezydent wpływ na wybór. Jeżeli jest się właścicielem i odpowiada się także własnym majątkiem, już nie mówiąc o odpowiedzialności przed prokuratorem, w doborze właściwych menadżerów na właściwe stanowiska, to wtedy łatwiej to zrozumieć, że to musi być ktoś, kto, do kogo ma się zaufanie, ale zaufanie także przez kompetencje. I oczywiście, przecież nie jesteśmy naiwni. Ci, którzy zarządzają organizmami, jakim są podmioty prawa publicznego, powiat, gmina, województwo, koalicjanci mają swoje oczekiwania i można wszystko robić na zasadzie, tak jak myśmy robili, czy powinno się robić, transparentnej. Ale proszę mi wskazać jedną osobę, czy gdybym chciał zapytać, która się nie nadaje. Oczywiście tak samo jak Choma się nie nadaje się i Ksiński, czy i Grekowski. Natomiast myślę, że weryfikacja nastąpi szybko. Weryfikacja nastąpi szybko, na ile ci kluczem nepotyzmu, w cudzysłowie oczywiście, dobierani, byli złymi zarządzającymi, bo wystarczy popatrzeć na wyniki spółek, wystarczy popatrzeć na bieżące funkcjonowanie. Oczywiście świadom jestem tego, że zmian dokonać trzeba. Ja ich wprowadzić nie potrafiłem, czy nie chciałem z różnych względów w ostatniej kadencji, a szczególnie w ostatnim roku zarządzania. Natomiast to będzie pole do popisu dla następcy na pewno duże i duże wyzwanie. Głos od przedsiębiorców, z którymi się spotkałem i pytałem o opinię. Twierdzą, że jest pan dobrym samorządowcem, dobrym politykiem, ale całe życie był pan na wikcie państwowym. I wręcz arcymistrzem jest pan w grach gabinetowych, kuluarowych, czego dowodem są te 4 wygrane kadencje i kampanie wyborcze, natomiast zabrakło panu doświadczenia i wiedzy menedżerskiej i na tym Przemyśl stracił. Znowu powtarzam, oczywiście kwestia danych. Myśmy stworzyli system wspomagania przedsiębiorców, jeśli chodzi o ulgi w podatkach, czy w tworzeniu nowych miejsc pracy, podatkach z tego tytułu związanych. Udało się ściągnąć bardzo dużą ilość środków finansowych do miasta. Ja nigdy nie ukrywałem tego, że nie mam doświadczenia w zarządzaniu firmami prywatnymi czy udziału w firmach prywatnych. Natomiast kolejni zastępcy, z którymi współpracowałem, przecież mieli to doświadczenie. Pracowali w spółkach prywatnych, pracowali w prywatnych bankach. Stąd proszę popatrzeć, że prezydent, na którym skupia się cały odium zła, natomiast ma swoich zastępców czy współpracowników z różnych dziedzin, z różnych branż, którzy ze swoim doświadczeniem również służyli naszemu miastu. Również służyli swoim miastu, swoją wiedzą i swoim doświadczeniem. Nigdy nie odrzucałem żadnego dobrego pomysłu, natomiast trudno oczekiwać od prezydenta miasta, by był cudotwórcą. Notujemy bardzo duży przyrost podmiotów, które się rejestrują gospodarczej właśnie w Przemyślu. Myślę, że to jest wyzwanie także dla następców i też będę z radością witał każdą jaskółkę i każdy trend, który zmieni tę sytuację dzisiaj negatywną. Od połowy trzeciej kadencji był pan, proszę wybaczyć za określenie, bardziej zarządcą naszej biedy niż tworzyły się budżety proinwestycyjne. I z tego co wiem, kasa miejska świeci pustkami. No niezły pesztet pan pozostawia swojemu następcy. Nie do końca jest to prawda, w zasadzie półprawda, polegająca na tym, że o ile rzeczywiście sytuacja jest trudna, tylko proszę pamiętać, prawie 400-milionowy budżet, ale tylko w tej kadencji, w 2014 roku mieliśmy deficyt. Od roku 2015 budżet Przemyśla ma nadwyżkę budżetową, czyli mamy nadwyżkę budżetową bez deficytu. Spłacamy dług, który jest duży, bo to jest 150 milionów, ale przypomnę, że te środki też nie zostały przejedzone w postaci wydatków konsumpcyjnych.
Ale to także podreperowana sytuacja szkół. To są inwestycje, które trzeba było, środki, które było przeznaczone na tak zwaną zakładkę po to, żeby środki zewnętrzne ściągać. Więc to nie jest Paweł Kukiz, który jest także moim kolegą. Spotkałem go w Sejmie ostatnio. Mówi, słuchaj, to ten twój następca to w zasadzie ma świetną sytuację. Dług oczywiście jest, on jest do spłacania. Deficytu nie ma. Żadnych afer nie ma, więc tylko prowadzić. Mówię, Paweł, tylko szkoda, że tyle złego się powiedziało, jakie to miasto jest w ruinie, czy jaką katastrofą grozi to, co za chwilę może nastąpić. I to jest ta druga strona medalu. Kampania wyborcza ma swoje prawa, argumenty padają, weryfikacja przez tych, którzy potrafią czytać, nastąpi za chwilę. Bo jakiś czas można mówić o następcach, co nam pozostawili, chociaż raz jeszcze mówię, sytuacja nie jest nie tylko zła, jest dobra. Jest dobra. Natomiast znowu, samorząd to jest organ wykonawczy, jakim jest prezydent, i organ stanowiący, jakim jest Rada. Rada uchwala kolejne budżety i ten budżet, który my przedłożymy, także uchwali obecna Rada, nawet ze zmianami w tym budżecie. Kolejne będzie już uchwalać Rada obecnej kadencji całkowicie samodzielnie. Będzie pole do weryfikacji. Nie ukrywałem, już właśnie w tej kadencji, że duże inwestycje infrastrukturalne się skończyły. Teraz czas na te małe. Przecież te wszystkie place zabaw, budżet obywatelski, który wprowadziliśmy, siłownie na powietrzu, boiska, to wszystko z budżetu obywatelskiego i małe inwestycje, na które mieszkańcy czekali. Bo przecież te duże to są przed nami. To, o czym mówiliśmy, kompleks basenowy, podziemna trasa turystyczna do dokończenia, inkubator czy wreszcie konieczne inwestycje, wyciąg narciarski. To wszystko przed nami, no ale to także zostawmy coś następcom, żeby mogli się wykazać. Panie prezydencie, pana sztandarową inwestycją była nartostrada. Czy teraz, gdyby pan mógł cofnąć się w czasie, podjąłby pan ponownie decyzję o budowie swego sztandarowego przedsięwzięcia? Oczywiście, że tak. Gdy szedłem do pierwszych wyborów, mówiliśmy o konieczności budowy wyciągu i dobrze się udało go zrealizować. Dobrze też, że nie uległem pod szeptom niektórych, by poprzestać na Orczyku i to będzie wystarczające, że zainwestowaliśmy wyciąg krzesełkowy. 10 lat, 10 milionów wartość mniej więcej wtedy tej inwestycji, wyciąg w centrum miasta, na którym nauczyło się jeździć bardzo wielu późniejszych mistrzów, którzy zdobywali medale, pierwsze miejsce, czy w ogóle miejsce na pudłach w Polsce, gdy przyjeżdżała ekipa z Przemyśla, to już starzy wyjadacze, górale, beskidzcy, czy tatrzańscy, czy inni, obawiali się naszych konkurentów. Świetne miejsca, na, jak wspomniałem, wynikach sportowych, ale także profilaktyka dla tych wszystkich, którzy mając problemy ze zdrowiem, pan redaktor także jeździ. Jeździliśmy nieraz. Ja się bardzo cieszę, że udało się to przedsięwzięcie zrealizować. Dzisiaj wymagające jak najbardziej doinwestowania. Gdybym podejmował jeszcze raz, podjąłbym zdecydowanie. Należy tą infrastrukturę uzupełnić o coś, co będzie zwiększy jej atrakcyjność. I wierzę, że w tym kierunku również pójdzie mój następca. Nie ma w Polsce stoku w mieście, ale trzeba na pewno w niego zainwestować. Pan redaktor jeździ, ale zetknął się też z taką opinią, że bardzo wielu mieszkańców i dzieci na ten wyciąg nie stać. I że Homo wybudował sobie zabawkę, na którą muszą się składać wszyscy Przemyślanie. Mm-hmm. Proszę popatrzeć, ile jest szkółek narciarskich. Jeśli nie stać, to te szkółki przecież szkolą od najmłodszych po tych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki na nartach. Nie zbudowałem sobie, zbudowałem mieszkańcom. I wystarczy tylko posłuchać tych, którzy na przestrzeni tych kilkunastu lat korzystali z tego wyciągu, że to nie jest żadna zabawka dla mnie, tylko dla tych wszystkich, którym służyła. Zawody o randze ogólnopolskich, amatorskich mistrzostw Polski, czy tych organizowanych przez pana marszałka Sejmu tutaj z udziałem gości zagranicznych, czyli pokazuje się, że można jeździć. Ta trasa, którą ostatnio zbudowaliśmy, tak zwana trójka, która jest wręcz predestynowana, żeby organizować na niej i zawody. Wszystko to pokazuje, że zarządzający stokiem POSIR
i tak stosuje stosunkowo niewysokie, wprowadza stosunkowo niewysokie ceny. Gdyby to było w rękach prywatnych, ceny byłyby zdecydowanie wyższe, ale pewna infrastruktura byłaby bogatsza. Zawsze jest coś za coś. I do każdej inwestycji sportowej w mieście, gdy ona jest prowadzona przez miasto, się dopłaca. Czy to jest basen, czy to jest lodowisko, czy to jest stok narciarski. I tak będzie, i tak zawsze było. Myślę o ludziach młodych, którzy do Przemyśla nie wracają. Z Przemyśla wyjeżdżają, nie widzą żadnej motywacji powrotu. Jakby pan króciutko zachęcił tych młodych ludzi i czym? Po co mają do tego miasta wracać? Przecież to nie jest tendencja ostatnich 4 czy 16 lat. Od kiedy pamiętam, z Przemyśla ludzie wyjeżdżali na studia i tam zostawali. Jak zachęcić, żeby młodzi ludzie wrócili najpierw do Polski? No, kolejnym się rządzącym to nie bardzo udaje. Ci, którzy byli w Anglii czy w Irlandii, w większości przypadków w dalszym ciągu zostają tamże. Więc nie dość, że w Polsce nie udało się jeszcze wprowadzić mechanizmu powrotu. Chciałbym, żeby w Przemyślu można było młodych ludzi zatrzymać czy ich ściągnąć z powrotem. I znowu wracamy do tych przedsiębiorców, którzy mogliby coś zaoferować, gdyby tutaj się pojawiły rzeczywiście nowe miejsca pracy, ale to nie tylko w produkcji, także w usługach czy w turystyce. Więc ten kierunek usług turystycznych, szeroko rozumianych, budowy kolejnego przejścia granicznego, czy instytucji, które już dzisiaj zatrudniają u siebie. Przecież pamiętajmy, mimo że nie są to miejskie instytucje takie jak wojsko, czy Straż Graniczna, czy instytucje, które no, z racji granicy są tutaj tworzone, to także są miejsca pracy i to jest także oferta dla młodych ludzi. Niemniej tutaj samorząd ma dosyć ograniczone możliwości. Więc znowu wracamy do tego póki co zapowiadanego, ale jednak jeszcze nierealizowanego programu dla małych i średnich miast tracących swój status i wierzę, że ten program będzie zrealizowany i wierzę, że ta tendencja się odwróci. Także temu kibicuję, chcąc dobra mieszkańców, szczególnie tych młodych, tych, którzy mogą wrócić albo nie będą musieli wyjeżdżać. Panie prezydencie, mieszkańcy winią pana za likwidację najpierw szpitala wojskowego, później szpitala miejskiego. Media lokalne, w tym Życie Podkarpackie, regularnie rozpisuje się o kiepskiej kondycji szpitala wojewódzkiego w Przemyślu. Był pan dyrektorem, nie poczuwa się pan tutaj do odpowiedzialności za kiepski stan właśnie służby zdrowia w Przemyślu? Oczywiście, że się poczuwam. Tym bardziej, że jako dyrektor rok zarządzający szpitalem miałem też wiedzę co do zarządzania szpitalem i problemów, które były i które są. Przypomnę tylko, że to dzięki decyzji, którą ja podjąłem, do której przekonałem samorząd ówczesny, Radę Miejską, było przejęcie szpitala wojskowego, który miał być zlikwidowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej i tylko przyjęcie tego szpitala pozwoliło na uratowanie ponad 500 osób tam zatrudnionych. Wynegocjowane trudne porozumienie z samorządem województwa o połączeniu obu szpitali miało spowodować utrzymanie tego stanu. W uproszczeniu dużym oddziały zachowawcze Przysłowackiego, zabiegowe Monte Cassino. W inny sposób zostało to wykonane przez zarząd województwa. Połączenie szpitali odbyło się w sposób taki, który myśmy sobie na pewno nie życzyli. Co do obecnego zarządzania szpitalem, rozmawiałem z pielęgniarkami, które parokrotnie u mnie były, informując niejako o bieżącym stanie. Myśmy także monitorowali i raportowali to, co mogliśmy robić, jako samorząd robiliśmy. Niemniej sytuacja dzisiaj szpitala oczywiście w dalszym ciągu jest trudna. Zależy nam na wysokiej jakości usług. Budynki przy ulicy Słowackiego, te, które zostały po szpitalu, są przecież zagospodarowywane. Udało się zainstalować tam pogotowie. Będzie działało jedno czy drugie hospicjum. W związku z tym budynki są i będą wykorzystywane na cele szeroko rozumiane, czy to opieki społecznej, czy lecznicze. Zaangażowane są bardzo duże środki, tym samym miejsca pracy w ślad za tym. Tak więc to znowu jest ocena, która jest dużym uproszczeniem, ale za którą także jestem odpowiedzialny. Podejmując decyzję o tym, by na przykład pierwsze liceum miało odpowiednią bazę, trzeba było podjąć decyzję o likwidacji szkoły gastronomicznej czy jej wyprowadzeniu. By mogła funkcjonować Państwowa Szkoła Wschodnioeuropejska, trzeba było podjąć uchwałę o likwidacji szkoły rolniczej, wtedy tak się nazywało. Protesty, które wtedy były, to już dziś odeszły w niepamięć. Ale kolejni radni, także i ja, płaciliśmy za to cenę polityczną w kolejnych wyborach.
dzisiaj jak gdyby się już o tym zapomina, że szkoły mają swoją świetną bazę, że PWSW ma swoją świetną bazę, ale także dzięki samorządowi. Podobnie tutaj. Idea była może nieco inna, jeśli chodzi o szpital, natomiast te budynki są w coraz większym stopniu zagospodarowywane i życzę tego, by te dzieła, którym się podjęły, szczególnie Caritas czy stowarzyszenie, które będzie prowadziło hospicjum w przyszłości, żeby im się to udało, a usługi by się w szpitalu wojewódzkim poprawiły, bo wszyscy chorujemy, wszyscy będziemy potrzebowali odpowiedniej opieki. I także kibicowałem i byłem po stronie pielęgniarek w trudnych negocjacjach z samorządem województwa. Wszystko to jest rola gospodarza, który najczęściej za to płaci, bo najłatwiej jest wskazać jednego siedzącego w rynku, jeden prezydenta miasta, odpowiedzialnego absolutnie za całe zło, które w mieście się dokonuje. Homa przyznał się, że podpisał zobowiązanie o współpracy z SB. Podkreśla, że mimo podpisania zobowiązania nigdy nie podjął współpracy ze służbami PRL, a tym samym nikogo nie skrzywdził. Powiedziano, że jeśli nie podpiszę formularza zobowiązującego do współpracy, to zostanę relegowany z uczelni, a moi rodzice stracą pracę. Ustawa takich jak ja także określa jako dzisiaj uwidocznionych tajnych współpracowników. Bohaterem nie byłem, bo dałem się złamać.